cieszę się, Krzychu, że wpadłeś na taki pomysł zorganizowania spotkania opartego na naszych wspomnieniach. Ja się cieszę, Darku, że Radio Pogoria podjęło decyzję o bezpośredniej transmisji z tego wydarzenia. A propos. Za 10 minut zegary pokażą godzinę 17. Tu Radio Pogoria i wyjątkowa audycja Szanujmy Wspomnienia. Jak Państwo widzą, dzisiejszej audycji nie nadajemy z radiowego studia, a z gościnnych progów grodziskiej, kultowej już kawiarni Cafe Queen. Zainstalowaliśmy tu nasze mikrofony, aby zostać świadkami wyjątkowego spotkania. Spotkania grupy przyjaciół z naszego miasta, których kiedyś połączyła wspólna pasja i miłość do muzyki. Cześć chłopaki. Cześć. Mam dzisiaj doskonały nastrój. Śnił mi się Andrea Bocelli. A co? Oświadczył ci się? Prawie. Skrzypcach czarnoskóry muzyk. Nagle podbiega do niego facet
młody, spocony, zdenerwowany i pyta: Panie, jak stąd trafić do Filharmonii? Na co muzyk spokojnie odłożył skrzypce i mówi tak: po pierwsze ćwiczyć, po drugie ćwiczyć, a po trzecie ćwiczyć. A wszystko to było w Nowym Jorku. Nie tylko Nowy Jork nie śpi nocami. W Grodzisku dawniej też nie było miejsca na sen.
i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy. O miłość, mój miły, to ja. Gdy pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz, do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął, wpadnie coś z bardzo wielkim.
wszystkich spraw w czarną tor małych kar. Dla nas i dla naszych gości jedną z moich ulubionych polskich piosenek, piosenkę pani Ireny Santor o tytule. Szanowni Państwo, moja też ulubiona. Państwa zapewne również powrócisz. Zresztą coś z tej piosenki wyniknie. Thank you.
niebem wielkich miast swój zgubisz ślad. Osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już z dalekich stron, kiedyś wrócisz tu. Lat z tym samym facetem. Matko Boska. Jest tu facet, bo to chyba dla niego brawa. Jak on to wytrzymuje? No, co się dzieje? Szanowni Państwo, często wyjeżdża. No tak, teraz rozumiemy. Ale... No, teraz ostatnio był, powiem Ci, w Szwecji po prostu. Ale... Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe. Ale ponoć dosyć chłodne, bo po lodowcach. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza szwedki młode. Ale jakbyś czuł się w domu, w którym wieje chłodem. No jak? Najwięcej widać chłodne dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok i dzień. Chyba w całym świecie piękniejszej nie znajdziecie. Przejeden uśmiech oddałby być Chicago, ale niż są francuski, które słyną ponoć w świecie z mody. Zdobią twarze w makijaże i przecudne wody. Lecz jak czułbyś się nad ranem, idąc do roboty, gdybyś w nozdrzach, a właśnie, poczuł zapach firmy Poty. Albo zamiast pokowboić w dalekiej Syberii, miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii. No jak? Bo najwięcej widać mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt.
nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbyś Chicago, Paryż, Tysz. Od Rosjanki chciałeś buzi, rzekła ci nie nada. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz. Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybyś wydał się za Czeszkę, pękłabym ze śmiechu. Bo najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urodzieni i tak. I chyba w całym świecie piękniejszy nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbyś Chicago, Paryż, Tysz. Niemki czyste, oczywiste, dobre są na żonę. No i co? Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem. Okej. Okay. Lecz jak czułbyś się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku? Nie, nie. Nie. Najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urodzieli tak. Chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbyś Chicago, Paryż, Tysz. Są Japonki bardzo zwinne, z kością. Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, czułe, niewysokie. Może dałbyś się Japonce nawet zauroczyć, ale jak tu takiej Chińce spojrzeć prosto w oczy? Najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urodzieli. Jednego już wykończyłam. Teraz idę szukać drugiego. Tak, tak, proszę Państwa. Jestem posiadaczką największej ilości witamin w Grodzisku Mazowieckim. No jest tu jakiś prawdziwy mężczyzna? Chociażby chwali pięta. No jest? Gdzie jest? Chwali pięta! Siedź i wstydź się! Drogie panie, czy sytuacja jest tak poważna, że żadna z was nie odważy się powiedzieć, że ma w domu prawdziwego mężczyznę? Tyci! Jest! Siedzi! Czeka! Zapraszam pana. Nie odmówię pana. Proszę się odwrócić. Tak się zaczyna kariera i przeklęta sława. Idziemy. Brawa, brawa, brawa.
przyszła gwiazda polskiej estrady? No, ale... Mister obiektywu! Już się będzie miało. Nie, nie, nie. Prosimy, prosimy. Jakby cię panu troszkę słabo zrobiło, to tu jest krzesełko. Proszę bardzo. Nie, 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 tu, właśnie tu. Bardzo proszę. Opowiem panu. Jest pan śliczny, uroczy. Nie będę wskazywać palcem, ale mamy coś wspólnego. Dobra. Z wrażenia piś mi się zachciało. Jest pan tak ładnie, że pozwolę sobie zmienić mikrofon na z przeproszeniem stojący. Powiem panu, że kiedy lata temu na jednym z festiwali otrzymywałam tytuł Miss Obiektywu, nie raz, proszę państwa, obecny przy tym pan dyrektor orkiestry Henryk Debich powiedział tak. Różne ja już urody w życiu widziałem, ale tak rozległej jeszcze nigdy. Miss i mister rozległej urody, jeśli pan pozwoli. Danusia. Daruś. Kolega, moje bunda. Przekleństwo nade mną. Czy pan się denerwuje? W ogóle. Miło panu tak siedzieć tu u mnie. Oczywiście. Ma doświadczenie w siedzeniu? Trochę siedzę. Trochę się siedzi. No i dobrze się pan nie denerwuje. Przy mnie włos panu z głowy nie spadnie. Wy jesteście mocni, silni. My, słaba płeć, lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My, kobietki, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil, nasza broń kobieca. Seksapil, coś, co was podnieca. Dźwięk, styl, czar, szyk, tym was zdobywamy w mig. Jeden gest, a już nie wiecie sami, co i jak. Wzdychacie godzinami, ech. A słychać to po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z nas. Słaba płeć, a jednak jest mocniejsza. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Dźwięk, szyk, czar, styl. Nasza broń to seksapil. Perły, futra nie są ważne, bo słaba płeć, zamiast pereł aut pierścionków, wdzięk musi mieć. Zgrabne nóżki, ładne biodra, mały nos i czarne brwi. To ważniejsze niż co inne, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seksapil, to nasza broń kobieca. Seksapil, to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, czar, szyk.
zdobywamy w mig. Jeden gest, a już nie wiecie sami, co ja. Wstychacie godzinami. Ach, słychać to po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was najtwardszy głaz od razu grzeczny jest, serdeczny jest dla każdej z nas. Seksapil, oj seksapil, seksapil, oj seksapil. Wcale się nie dziwię, że Państwo to znają i to wcale nie dlatego, że kilkakrotnie, wielokrotnie emitowany był w Polsce Skrzypek na dachu. W końcu jesteście przedstawicielami biznesu. To jakie piosenki macie znać? Można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy braćmi. A jak to mówił Rosiewicz, kochajmy braci, a brat jest ten, kto dobrze płaci. Szanowni Państwo, to są oczywiście żarty i swawole lekko ducha kobitki. Ale już teraz poważnie, przez moment. Wspomnienia, tytuł naszego programu Szanujmy Wspomnienia. Ja myślę, że oprócz piosenek, wierszy, miejsc cudownych i czarownych w Grodzisku, najważniejsi jednak są ludzie i wspomnienia o nich. Kiedykolwiek przyjeżdżam do Grodziska, przyjeżdżam stale, ponieważ jestem grodziszczanką z odzysku i mój senior również za chwilę. Zawsze mnie wzrusza, kiedy jadę pociągiem z Warszawy do Grodziska, wjeżdżam do Grodziska, napis w języku jidysz Sztejtl Grodzisk, miasteczko Grodzisk. Proszę Państwa, to jest dowód właśnie na wspomnienia i na wielki szacunek do tych wspomnień. Za te wspomnienia i za ten szacunek. Pięknie się Państwu kłaniam. Dziękuję. Proszę Państwa, moja kariera zaczęła się właściwie w Opolu, na festiwalu, kiedy wyśpiewałam tam jeden z przebojów, który Państwu później zaprezentuję. Nie bójcie się później, nie tak długo. Dożyjecie. Ale bardzo ważnym etapem w mojej pracy był Teatr Żydowski w Warszawie. To jest ten teatr, do którego jak się dzwoni i pyta, co grają Skrzypek na dachu, po ile bilety, przyjdź Pan pogadamy. Tam spotkałam wielu cudownych ludzi. Wiele anegdot do dzisiaj o tych ludziach chodzi i istnieje wśród ludzi. Spotkałam również na swojej drodze w filmie niezwykłego pana Gustawa Holoubka, który przez 2 miesiące jazdy taksówką na zdjęcie opowiadał mi różnego rodzaju anegdoty, wszystkie prawdziwe i wszystkie o sobie. Opowiadał też anegdotę o takim sławnym panu, kierowniku produkcji, Henryku Szlachecie. Pan Henryk Szlachet był nie Aryjczykiem zupełnie, do tego stopnia, że kupując w sklepie poprosił 10 matek bosek. I to był taki moment, kiedy pan Gustaw nie grał w filmach z jakiegoś tam powodu. Nie wiem, i pan Szlachet do niego dzwoni, mówi, panie Gustawie, ale to jest
interes. To jest film dla pana, to jest wybitny film. Holubek mówi, panie Henryku, pan wie, że ja nie gram filmach. Panie Holubek, to nie jest film, to jest wywczas. Z jakiegoś tam powodu pan Gustaw zgodził się zagrać w tym filmie. Jest już sobie w hotelu, śpi, godzina trzecia rano, telefon. Dzień dobry, panie Holubek, Szlachet. Panie Henryku, trzecia rano. Panie Holubek, to jest film, a nie wywczas. Przyjemnie i tak rodzinnie, że najwyższy czas już przejść na żydowski. Ale się napiję, proszę. W innych językach trzeba mówić, aż odmówienia łupie w stawach. Ja to znam. Przejdź na żydowski. Wnet znikną troski. Żydowski język mówi się sam. To nietrudny język w sumie. Każde słowo się rozumie. A jak pięknie po żydowsku można kląć. Kiedy kłótnia się zaczyna od głupstewka, przejdź na jidysz. Wydysz. Życzę panu, żeby pan był jak rzodkiewka. Pysk czerwony, cera blada, pół na pół. No i jeszcze, żeby rósł pan głową. W innych językach porównanie, metafora są jak kanarek, który właśnie kąpiel wziął. Przejdź na żydowski. Wnet znikną troski. A metafory czytelne są. Można mówić szarą prozą i liryczną być mimozą, nawet wtedy, gdy się wali z grubych rur. Mając pewność, gdzie jest ziarno, gdzie odręby, mów do gbura, kiedy szura. Życzę panu, by pan stracił wszystkie zęby, tylko jeden niech zostanie panu kieł, by ból zęba znał pan z życia, a nie z ziem. Językach, brak poezji, brak... O, to Zoe. Brak finezji. Trudno wyrazić swoje wnętrze, uczuć treść. Przejdź na żydowski. Wnet znikną troski. Już nikt cię nie śmie w kwaszy zjeść. Widząc w gniewie twarz pobledłą, emanuje z ciebie ciepło. Pod adresem swego wroga mówiąc tak. Życzę panu, aby miał pan krótkie ręce. Tu zrób pauzę. Przerwę na łzę. A na głowie, żeby miał pan tylko świerzb. Świerzb na głowie i niewielki zasięg łap. Świerzb za świerzbi, no a ty się teraz drap. A? Państwo, debiutowałam tak naprawdę na dużej scenie w 78 roku, będąc dziecięciem w Polsce, na festiwalu w Opolu. Wyśpiewałam tam piosenkę, za której interpretację otrzymałam wiele nagród, chcę się pochwalić. Nie napisałam ani tekstu, ani muzyki, mogę się chwalić. Zerwę 78 rok, wspomnienia. To, co miało wypalić, nie będziemy się dręczyć, zagubieni i źli. Pewnych rzeczy, kochanie, już się nie da ocalić. Trzeba sprawę zakończyć, ja zostaję, a ty... Zerwę z nim, zdecydowanie, ostatecznie zerwę z nim.
głośnie i niegrzecznie zerwę z nim. Wyrzucę jego i walizkę zerwę z nim. I zerwę nici wspomnień, wszystkie zerwę z nim. Niech mu na deszczu zmoknie głowa, zerwę z nim. Bez pożegnania i bez słowa zerwę z nim. Szpatelkiem ślady stóp zasypię, zerwę z nim. On nie był nigdy w moim typie, zerwę z nim jak haka zrywa się po stronek, zerwę z nim. Ni to kochanek, ni mam żonek, zerwę z nim. Postaram się zapomnieć imię, zerwę z nim. Niechaj pod mostem sypia w zimie. Queen, szanujemy dziś wspomnienia. Drodzy Państwo, teraz chciałbym przypomnieć piękną piosenkę, którą w roku 1967 wykonał duet Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Będzie to piosenka o smaku letniego wina. Take care.
they could not speak. I tried to get up but I couldn't find my feet. She is assuring me with an unfamiliar line. And I'll get you. Nie możemy jednak zapomnieć o wielkim ojcu Nancy, o Franku, który wprowadził na listy przebojów m.in. utwór o ciekawej historii. Claude François, znany francuski piosenkarz, napisał tekst i muzykę do utworu Comme d'habitude. Ta piosenka pewnie nigdy nie stałaby się przebojem, gdyby jej przypadkowo podczas swojego pobytu we Francji nie usłyszał niejaki Paul Anka. Zachwycony harmonią piosenki, odkupił do niej prawa autorskie, napisał angielskie słowa i nic. Ale kiedy utwór ten wykonał Frank Sinatra, piosenka z miejsca stała się wielkim przebojem. Myślę, że już domyślają się Państwo, o której piosence mówię. Find a courage, my friend. I said it clear. I state my case, of which I'm certain. I believe a lie that's true. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, few to mention. I did what I had to do, and search for all without exemption. I played each careful step
more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you when I get old, more than I can chew. But caught it all when there was doubt. I am never spreading out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I felt I could cry. I hit my feet, my shoulders in. Now, as they subside, find a toll so amusing. The pain that I did all, and I say, all in a shy way. Największym przebojem na obu półkulach stała się niezwykle oryginalna i ukochana do dzisiaj nie tylko przez Toma Jonesa, dziewczyna o imieniu Delilah. Why?
audycji szanujemy wspomnienia Delilah. Drodzy Państwo, a teraz chcemy przypomnieć Państwu super przebój, który kiedyś właśnie w takiej wersji wykonywał David Lee Roth. Będzie to Just a Gigolo. Cheers.